Jedenastka z motorowcem, Leonid Odczajaszenko. Czy lubisz pić piwerko? Widzę tutaj z grubej rury. Od razu pierwsze pytanie. To znaczy, lubię piwo, ale ze względu na zawód, jaki wykonuję, nie mogę go pić często. Można powiedzieć, że od święta, więc nie. Nie piję raczej piwa. Chyba, że właśnie od święta. Czy twoja dziewczyna Edyta dobrze gotuje? No cóż, tutaj chyba nie może być innej odpowiedzi niż tak, bo bym do domu nie wrócił. Nie, ale tak serio to myślę, że tak. Naprawdę, tutaj koronnym daniem są krokodylki. To jest pierś z kurczaka w cieście francuskim z ananasem i serem zapiekane. Kiedy Juve wygra Ligę Mistrzów? No cóż, nie jestem niestety wróżbitą Maciejem, ale mam nadzieję, że jak najszybciej. Może to będzie za rok, w sumie mają teraz mocną ekipę, więc dlaczego nie? Co wolisz, meczyk w League of Legends, czy spędzić czas z dziewczyną? Nie no, zdecydowanie wolę spędzać czas z Edytą, bo jednak gra nie może zastąpić bliskości drugiej osoby. Chociaż meczyk w LoL'a to też dosyć fajny temat. Kim byłbyś, gdybyś nie grał w piłkę? Myślę, że uprawiałbym jakiś inny sport, może siatkówkę, ze względu na ojca, który był siatkarzem, albo hokej, gdyż jak byłem mały, bardzo mi się podobał ten sport i nawet kiedyś myślałem, żeby wyjechać do Kanady czy do Stanów i spróbować swoich sił tam. Dlaczego odszedłeś z klubu Ekstraklasy do trzeciej ligi? W Koronie zmieniła się koncepcja, a mnie najbardziej zależało na graniu. I tutaj motor wyszedł z inicjatywą i myślę, że to jest główny powód. Wiadomo, granie dla, szczególnie dla młodych zawodników, to rzecz najważniejsza. Jak oceniasz klub po powrocie? Bardzo pozytywnie, naprawdę. Tutaj przede wszystkim sam stadion robi ogromne wrażenie, ale też infrastruktura i samo zarządzanie naprawdę myślę, że stoją na bardzo, bardzo wysokim poziomie, na pewno nie trzecioligowym. Jak oceniasz współpracę z trenerem Arkiem Onyszko? Trener Arek Onyszko to naprawdę świetny fachowiec, specjalista w dziedzinie bramkarstwa. Sam zresztą był świetnym bramkarzem i myślę, że głównie dzięki temu ma bardzo dobre podejście do swoich wychowanków. Więc naprawdę tutaj bardzo pozytywnie to wygląda, świetnie się dogadujemy. Co sądzisz o swoich wykopach lewą nogą? No to ja myślę, że pytanko jakieś takie podchwytliwe od kolegi z szatni. Cóż, jak wiadomo, dzisiaj piłkarz powinien grać obiema nogami. I na pewno lewa noga to jest jeszcze strona, z którą muszę popracować dość dobrze, szczególnie nad dłuższymi piłkami lewą nogą, ale wszystko da się zrobić na pewno. Gdzie widzisz się za 5 lat? No, to dosyć ciężkie pytanie, gdyż staram się nie wybiegać aż tak daleko w przyszłość. Staram się stawiać sobie krótkoterminowe cele, no ale mam nadzieję, że w jakimś dobrym klubie. Ekstraklasa, albo może nawet za granicą. Zobaczymy. Czujesz się bardziej Polakiem czy Ukraińcem? Myślę, że tutaj innej odpowiedzi niż pół na pół raczej nie może być, gdyż przez to, jak układało się moje życie, naprawdę nie da się chyba jednoznacznie tego określić, gdyż urodziłem się na Ukrainie, ale prawie całe życie spędziłem w Polsce. Mam rodzinę na Ukrainie, mam też rodzinę w Polsce, więc tutaj myślę, że jedyną rozsądną i prawdziwą odpowiedzią jest pół na pół po prostu.